Panie Jezu, wierzymy, że jesteś tu obecny w tym najświętszym sakramencie. Widzisz nas, patrzysz na nas. Prosimy Cię, byś Ty sam mówił do nas. Żeby to wszystko, co teraz usłyszymy, to były naprawdę Twoje słowa. Żebyś nas rozpalał swoją miłością i pociągał do siebie. Siostry i bracia, spotykamy się na naszym drugim rozważaniu rekolekcyjnym. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o początkach adoracji w kościele świętego Wojciecha na krakowskim rynku. Jak to w ogóle się zaczęło? Bo jest to dosyć ciekawa historia. No, z pewnością wiecie, że sytuacja w naszym polskim kościele nie jest obecnie zbyt dobra, zbyt łatwa. My także, kapłani, zastanawiamy się, co tu zrobić, gdzie popełniliśmy może jakieś błędy. Tak, no, epidemia, różne też historie niezbyt chlubne, które no, miały miejsce niestety w niektórych ośrodkach duszpasterskich, mówiąc tak ogólnie. My wiemy, my kapłani wiemy, że musimy się też uderzyć w piersi. I tutaj wiele modlić się, poprawić nasze postępowanie. Spotkaliśmy się kiedyś w takim gronie kilku księży. Co tu zrobić, żeby jakoś wyjść pozytywnie z tej dosyć trudnej sytuacji? Rozmawialiśmy o tym i między innymi wpadliśmy na taki artykuł, który opowiadał o pewnej bardzo ciekawej historii, która zdarzyła się w południowej Francji, w Prowansji, w małym miasteczku Saint-Maximin. Proboszcz tamtejszego miasteczka, Florian Racine, kiedy został nominowany na stanowisko właśnie proboszcza parafii, zastanawiał się, w jaki sposób ożywić tę wspólnotę parafialną. Właściwie to ludzie prawie w ogóle nie chodzili do kościoła. Kościół piękny, wielki, średniowieczny, gotycki, ale niestety pusty. Podobnie też było w sąsiednich parafiach, miejscowościach. I tenże ksiądz Flochion spotkał się ze swoimi przyjaciółmi, kapłanami, też klerykami i postanowili, że otworzą kościół w tej miejscowości Saint-Maximin i będą adorować Jezusa Eucharystycznego. Wystawią Najświętszy Sakrament i każdy z nich będzie adorował Jezusa. Było ich 9. 5 księży i 4 kleryków. No, oczywiście zadanie przekraczające zdawałoby się ich siły. Jak w 9 adorować dzień i noc Jezusa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu? Ale zaparli się. Wyszło na to, że każdy z nich ma adorować przynajmniej 3 godziny dziennie. I postanowili, że będą to robić. Dzień i noc. No i kiedy po kilku dniach, czy kilkunastu dniach okazało się, że kościół jest otwarty w nocy, także oświetlony, wówczas parafianie zainteresowali się, mieszkańcy w ogóle tego miasta, co się dzieje. Zaczęli zaglądać do kościoła i widzieli modlących się księży. Po jakimś czasie, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, dołączył się do tej adoracji. Ludzie świeccy poinformowali proboszcza, że oni także chcą się włączyć, że oni im pomogą. No i tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień rosła ta wspólnota osób adorujących i doszło do tego, że właściwie dzisiaj to jest tyle tych osób,
że ci księża i klerycy już nie muszą adorować 3 godziny dziennie, tylko po prostu różni świeccy także im pomagają i wypełnili ten czas. Adoracja trwa dzień i noc w tym kościele do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem weekendów, bo wtedy tam jest sprawowana liturgia, ale od poniedziałku do piątku włącznie 24 godziny na dobę jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazało się, że ta adoracja ożywiła tę parafię, jakby na nowo sprowadziła ludzi do kościoła. Niedługo potem biskup tamtejszej diecezji poprosił księdza Florian Racine, żeby także w stolicy diecezji rozpoczął taką adorację. No i rzeczywiście drugim miejscem była stolica tejże diecezji. Okazało się, że potrzeba takiej adoracji jest nie tylko w tym regionie, ale ta idea zaczęła się rozprzestrzeniać po całej Francji. I dzisiaj jest kilkadziesiąt miejsc stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. W niektórych miejscach dzień i noc, w innych od wczesnego rana do późnego wieczora. Najświętszy Sakrament, Jezus obecny w hostii, przyciągnął ludzi na nowo do kościoła. O tym właściwie my nie słyszymy, ale to jest jakiś fenomen w tym kraju, że właśnie adoracja ożywiła wiernych. I my w naszym małym gronie księży krakowskich zaczęliśmy się zastanawiać, a może byśmy i tak samo uczynili w naszym mieście. Zaczęliśmy pytać też innych księży, wszyscy byli jak najbardziej za, chcieli się dołączyć. No i tak krok po kroku zaczęliśmy myśleć o takiej adoracji, ale właśnie w samym centrum Krakowa, w tym małym kościółku świętego Wojciecha. Ksiądz rektor tego kościoła, ksiądz Darek Talik, był zachwycony w ogóle tym pomysłem, bo on też mówił nam, że zawsze marzył, żeby w tym kościele adorowali księża. I nasze pragnienia się tutaj spotkały. W międzyczasie, tak przyznam się wam szczerze, że zacząłem doczytywać trochę więcej o tej miejscowości Saint-Maximin. I ze zdumieniem odkryłem, że właśnie w tym kościele jest, uwaga, jest grób świętej Marii Magdaleny. Według tradycji Maria Magdalena wraz ze swoją siostrą Martą i Łazarzem i kilkoma uczniami podczas prześladowań, już oczywiście po zmartwychwstaniu Chrystusa, podczas prześladowań chrześcijan przepłynęli taką małą grupą przez Morze Śródziemne z Ziemi Świętej do południowej Francji. Do końca nie wiadomo, czy ich wsadzono na ten statek, żeby oni zginęli na morzu, czy oni sami dobrowolnie to uczynili. W każdym razie, według tej tradycji, Maria Magdalena z innymi uczniami Chrystusa przybyli do południowej Francji, do Prowansji i tam spędzili resztę swojego życia. Maria Magdalena przez 30 lat żyła w pewnej grocie, w masywie Sainte-Baume, prowadziła życie pustelnicze, pełne modlitwy, a kiedy zmarła, pochowano ją właśnie w tej miejscowości Saint-Maximin. Po wielu latach na jej grobie zbudowano kościół i właśnie to jest ten kościół, gdzie zaczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. I to jest niesamowite, bo Maria Magdalena jakby przyprowadziła współczesnych uczniów Chrystusa do Niego samego, do Mistrza, do naszego zmartwychwstałego Pana. I to było dla mnie jakieś niesamowite odkrycie. Ale najciekawsze dopiero miało się zdarzyć.
Mianowicie podczas kolejnego spotkania tutaj w Krakowie, między nami księżmi, spotkania organizacyjnego adoracji u świętego Wojciecha, ksiądz Darek tak mimochodem powiedział: a czy wiecie, że w kościele świętego Wojciecha są najważniejsze relikwie w Polsce, relikwie świętej Marii Magdaleny? No, ja o mało nie spadłem ze stołka. To niemożliwe, mówię. Przecież to jest jakiś niezwykły znak, bo właśnie tam, gdzie zaczęła się adoracja księży, jest grób świętej Marii Magdaleny, tam w południowej Francji. I teraz okazuje się, że tu w Polsce, w tym kościele świętego Wojciecha, są relikwie świętej Marii Magdaleny. To jest absolutnie niebywałe. Nie wiem, czy czujecie tę łączność między Ziemią Świętą poprzez Prowansję a Krakowem. Maria Magdalena, apostołka apostołów, sprowadza wszystkich do Chrystusa. To jest niebywałe. Nam się po prostu oczy otworzyły, że taki cud został nam zgotowany przez niebiosa. Ale to jeszcze nie było koniec. Jakimś dziwnym trafem, zbiegiem opatrzności Bożej, miałem szczęście spotkać się z księdzem Florian Racine w lutym tego roku i opowiedziałem mu tę historię o adoracji księży w Krakowie, która właśnie rozpoczęła się 16 października ubiegłego roku. I na końcu dodałem: i proszę księdza, i w tym kościele są relikwie świętej Marii Magdaleny. Jak on to usłyszał, to tym razem to ja go musiałem podtrzymać, żeby nie padł na ziemię. Był pod takim wrażeniem, powiedział mi tylko taką rzecz: Maria Magdalena nas wszystkich łączy, łączy księży, łączy też świeckich. Ona działa po śmierci, ona nas prowadzi do Chrystusa we Francji, w Polsce i nie tylko. Razem z tym księdzem Florian Racine był kleryk, z którym później troszeczkę miałem okazję porozmawiać i pytam go: no to rozumie, że teraz modlisz się każdego dnia godzinę, adorując Najświętszy Sakrament. A ten kleryk mi odpowiedział: nie, proszę księdza, 3 godziny. Nie wierzyłem. Mówię: nie, we wszystko wierzę, ale nie wierzę, że ty każdego dnia adorujesz Najświętszy Sakrament 3 godziny. A on mi wtedy z taką powagą powiedział: 3 godziny? 3 godziny. Tak było na początku i my jesteśmy temu wierni. I dodał jeszcze taką rzecz: jeżeli ja nie jestem przed Najświętszym Sakramentem, przed Chrystusem przez te 3 godziny, to co ja mogę powiedzieć ludziom? O czym? Powiem wam szczerze, że za nie mówiłem. Ten kleryk dał mi taką lekcję. No właśnie, co my możemy wiedzieć o Bogu? Co my możemy mówić o Bogu, jeżeli my z Nim nie jesteśmy? No ja nie mówię 3 godziny, ale jeżeli przynajmniej tę godzinę. Jezus mówi: jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Maria Magdalena nas tutaj jakby szturcha, ona nas napomina. To co, nie możesz być z Jezusem jednej godziny każdego dnia? Niezależnie, czy jesteś osobą duchowną, czy świecką, jesteś uczniem Chrystusa? To jest norma. W Ewangelii jest napisane: jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Siostry i bracia, ta cała historia dla mnie jest absolutnie niezwykła. To jest jakiś znak od Boga, że mamy się modlić, że z naszym Kościołem będzie dobrze, jeżeli wrócimy do modlitwy. I między nami, kapłanami, którzy rozpoczęliśmy tę adorację, kilkadziesiąt kapłanów, także kleryków,
powstało jedno przekonanie. Nie możemy nic robić bez modlitwy. Nie możemy robić żadnych akcji ewangelizacyjnych. Nie możemy głosić rekolekcji, kazań, jeżeli w ciszy najpierw tutaj nie jesteśmy. Maria Magdalena, jej duch, nieważne czy te relikwie są powiedzmy autentyczne czy nie, chociaż ja jestem dosyć mocno przekonany, że one są autentyczne. Były badania i okazało się, że te szczątki Marii Magdaleny w Saint-Maximin są rzeczywiście szczątkami kobiety o cechach semickich i pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie. Tak pokazały te badania naukowe. Ale już nie wnikając w ten szczegół, najważniejszy jest jej duch, jej modlitwa, jej wiara, która łączy Ziemię Świętą, Prowansję i Kraków i właściwie łączy chrześcijan, apostołka apostołów. Czy wy wierzycie w świętych obcowanie? Ona tu jest. Jestem głęboko przekonany, że Maria Magdalena patronuje tej naszej modlitwie, tej naszej adoracji, bo ona była pierwszą, która adorowała. Tak, to jest pierwsza adoratorka. Kiedy czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, że Jezus przyszedł do Betanii, Marta krzątała się wokół różnych zajęć domowych, to równocześnie Maria siedziała u stóp Jezusa. Czytamy tak. Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Tak, słuchała, patrzyła, nie ruszała się, była. To, co mówiliśmy wczoraj, ona była, jestem. Siedzi i patrzy. Następnie, kiedy jest pod krzyżem, ona stoi i patrzy. Patrzy, co się dzieje. Patrzy na ukrzyżowanie Chrystusa. Patrzy na Jego cierpienie. Patrzy na Jego ostatnie ruchy, oddechy. Ona jakby Go wspiera duchowo. Patrzy na Jego śmierć. Słyszy słowa: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. A potem, kiedy już jest przy pustym grobie, ona znowu patrzy i widzi, że nie ma Chrystusa i dlatego zaczyna płakać. Płacze, bo jej wzrok nie spotyka Jezusa. Widzi tylko pusty grób. Jezus mówi: niewiasto, czemu płaczesz? Zabrano Pana mego. I tutaj, siostry i bracia, mamy drugi czasownik podstawowy w modlitwie. Wczoraj mówiliśmy, że pierwszym podstawowym czasownikiem w pójściu za Chrystusem jest być. Być z Nim. Dzisiaj odkrywamy, że tym drugim czasownikiem jest patrzeć. Tak, trzeba patrzeć na Jezusa. Święta Teresa z Awili, mistrzyni modlitwy, mówiła do swoich sióstr: nie żądam jakichś wielkich rozmyślań od was, żebyście rozmyślały. Żądam tylko jednego, abyście na Niego patrzyły. Tak. Modlitwa to jest patrzenie na Jezusa. Tak jak chociażby ten wieśniak w Ars, rolnik, który każdego dnia przychodził do kościoła i proboszcz z Ars, Jan Wianej, święty, zaintrygowany, co on robi, ten rolnik, tak klęczy przez pół godziny, nie porusza wargami, nie wyciąga różańca. W końcu zapytał tego rolnika: ale co ty robisz tak, jak przyjdziesz do kościoła i tak klęczysz? A tenże rolnik miał odpowiedzieć: patrzę na Jezusa, a On patrzy na mnie. Tak, to jest właściwie istota tej modlitwy. I to jest kontemplacja. Bo jaka jest definicja kontemplacji? Kontemplacja to patrzenie na Jezusa przez pryzmat wiary. Tak, w taki sposób patrzyła Maria Magdalena.
możemy także my patrzeć. Jezus mówi, mają oczy, ale nie widzą. My mamy oczy do tego, aby patrzeć na to, co istotne. Patrzeć na Jezusa przez wiarę. W tej hostii to nie jest zwykły chleb. Tam jest obecność Chrystusa. Patrzeć to znaczy adorować. Adorować. Ksiądz Florian Racine, ów proboszcz z Saint-Maximin, napisał taką piękną książeczkę Adoracja w szkole świętej Marii Magdaleny i tam stawia jedną bardzo ciekawą tezę. Mianowicie mówi, że wszyscy ludzie adorują. Wszyscy. Wierzący, niewierzący, wszyscy adorują coś. To znaczy na coś patrzą. Można patrzeć na ekran telewizji, ekran komputera i adorować ten ekran. I tam się dzieją niezwykłe rzeczy, powiedzmy jakieś filmy kryminalne, akcja, sensacyjna historia. Można patrzeć z zaciekawieniem albo jakiś fascynujący mecz, finał jakiejś Ligi Mistrzów powiedzmy. Można patrzeć. Ale po takim patrzeniu właściwie wnętrze człowieka nie zostało zbudowane. Właściwie nic się we wnętrzu tam nie stało. Owszem, było to jakieś przeżycie, a potem już właściwie nie miało ono większego wpływu na naszą wewnętrzną postawę. Tymczasem w adoracji jest sytuacja odwrotna. Patrzymy na białą hostię, i właściwie tam się nic nie dzieje. Nieruchoma hostia, Jezus Chrystus i nic. Jeżeli tak patrzymy przez godzinę, to jednak okazuje się, że takie patrzenie dokonuje w nas głębokiej przemiany. Odchodzimy z adoracji inni, przemienieni. Patrzenie na Jezusa, chociaż On jest nieruchomy, spowodowało przemianę naszego serca. Tak, każdy człowiek dzisiaj coś adoruje. I jest pytanie, a co ja adoruję? Czy adoruję Chrystusa, czy też adoruję tylko ekran? Siostry, bracia, Maria Magdalena, nasza siostra, tak trzeba by powiedzieć. Siostra w wierze, która tutaj jest obecna tuż przy Jezusie, siedzi niejako u Jego stóp, prowadzi nas do Jezusa. Ona uczy nas patrzeć na Mistrza. Widzieć. I spróbujmy teraz jeszcze przez chwilę zanalizować, co możemy dojrzeć, patrząc na białą hostię. Po pierwsze, możemy dojrzeć jej piękno. Piękno samego Chrystusa. Zauważcie, ta biała hostia, ona jest piękna. Jak mówi Dostojewski, piękno zbawi świat. Bóg jest piękny. Bóg jest piękny w swojej prostocie. Jest piękny w tym ukryciu. To jest Jego cały czar, cały urok, całe piękno jest właśnie w tym ukryciu się, w tej prostocie. Patrz na hostię i odkrywaj piękno Boga. Po drugie, patrzenie na białą hostię odkrywa nam, że Bóg jest życiem. Niby tam się nic nie dzieje. Ale tak naprawdę w tej białej hostii możemy oczyma naszej wiary patrzeć i widzieć, że tam Ojciec cały daje się Synowi. On niejako mówi, wszystko moje jest Twoje. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. A Syn całkowicie oddaje się Ojcu. Ojcze, w ręce Twoje oddaję Ducha mojego. I tym wzajemnym podarowaniem się Ojca i Syna jest Duch Święty. Tam jest życie, tam jest dynamizm.
w tej białej, nieruchomej hostii jest wielki wybuch Bożego życia. Tak, tylko tego nie widać na pierwszy rzut oka. Trzeba się zatrzymać, patrzeć. Po trzecie, patrząc na Chrystusa w Eucharystii, odkrywamy prawdę. Prawdę o sobie. Jezus eucharystyczny jest jakby naszym lustrem. Możemy się w nim przeglądać. Na taki obraz zostaliśmy stworzeni. Jezusa, który jest cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy. Tak. Mamy się uczyć, patrząc na Jezusa, odkrywać prawdę naszego życia. Jestem stworzony na Jego obraz. Po czwarte, patrząc na Jezusa w Eucharystii, odkrywamy Jego pokorę. Jakże On się ukrył, jakże On jest pokorny, jakże On jest uniżony. On się schował w postaci chleba. Z tym chlebem można wszystko zrobić. Niestety można go też nawet sprofanować, ale można go adorować, można go spożyć i całkowicie zjednoczyć się z Chrystusem. Jezus jest tak pokorny, że oddaje się w nasze ręce, a my możemy z Nim zrobić, co chcemy. Jezus jest taki bezbronny, jak małe dziecko w tej hostii. Siostry i bracia, patrzenie na Jezusa uczy nas wielu aspektów o Bogu i o naszym życiu. Odkrywa piękno, życie, prawdę, pokorę Boga. Odkrywa także prawdę o nas samych. Tak, patrzenie na Jezusa jest szkołą o Bogu, jest teologią. Cóż my możemy powiedzieć o Bogu, jeśli na Niego nie patrzymy, przynajmniej przez godzinę dziennie? Dlatego, kiedy adorujesz Najświętszy Sakrament, nie trzeba, żebyś mówił dużo. Nawet możesz nic nie mówić. Ale patrz. Według słów Teresy, nie żądam, abyście o Nim rozmyślały, dużo mówiły. Tylko jednego żądam od was, abyście na Niego patrzyły. A On patrzy na nas. Wzajemne spojrzenie. My patrzymy na Jezusa, a On patrzy na nas. Siostry i bracia, zakończę to rozważanie fragmentem Psalmu 139, który mówi właśnie o tym patrzeniu Boga na nas. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka widzisz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Gdzież się oddalę przed Twoim duchem, gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy w Szeolu się położę. Tak, Jezu, pozwól mi na Ciebie patrzeć, kontemplować Ciebie i chłonąć całą Twoją osobę. Przemieniaj mnie w siebie. Amen.